Proszę, wstawiam się tam. O Jezus, Jezus, co się tu dzieje? Dzień dobry wszystkim, bardzo serdecznie witam was w kolejnym odcinku, 50. odcinku do naszej serii Stardew Valley na naszej farmie. Jest drugi rok, wiosenka, padł deszczyk, a jest ze mną Mangetsu. Witam wszystkich, w ogóle jak podkreśliłeś, że to 50. odcinek i tak, wiesz co, ja ci powiem, że to już jest przerażająca liczba w tym momencie. Ja nigdy chyba nie nagrałem serii, która ma tyle odcinków. No wiesz? Ja też, nie, nagrałem parę serii, co miały 50, ale więcej nie, więc to już będzie taki rekord. O nie, było 55 było z Terrarii. A no i mieliśmy jeszcze poprawić te scarecrowy, wiesz o co chodzi, żeby nam nie zabijało tak. Tam. Mógłbyś się tym zająć, ja się zajmę zwierzętami, tutaj krapoty też. Ogólnie plany na odcinek mamy mniej więcej takie, że wreszcie się rozpadał deszcz, czyli możemy kupić przedmiot, który pozwoli nam się oświadczyć naszym wybrankom serc. Jak to pan powiedział tutaj poetycko. Poetycko. I zrobimy tak, że ja się pierwszy dzisiaj oświadczę, postaram się, a następnego dnia zrobi to Zoku. Chyba śluby będą jakby zaraz po sobie. I to będzie pierwsza rzecz, którą się dzisiaj zajmiemy. Można powiedzieć, że nawet dla niektórych może to być rzecz poboczna. Dlatego, że taką główną rzeczą, którą chcemy dziś zrobić z powodu deszczu, znaczy dzięki temu, że jest deszcz, jest łowienie legendarnej ryby. Ona jest tylko wiosnę, tylko w deszcz, można ją łowić w porównaniu do innych ryb, ile się chce tak naprawdę, w ogóle jak się rozgadałem. No, śmiało. I trzeba mieć 10 level fishing, ale osiągniemy to dzięki twojemu posiłkowi oceanu. Masz 7, tak? Tak, mam poziomy fishingu, tak? Tak. Mam 7, tak. Dobra, no to doskonale, to sobie... jeszcze Kent ma dzisiaj urodziny, to damy. No dałem mu jajca, nie? Tak jak myśmy tam mówili sobie. A jak skerkroły dałeś zamiast tego płotu? Bo to dałem, jakoś... dałem. Czekaj, jeszcze to policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, nie powinno już nic być zjedzone, jak mi się wydaje. Dobra, ja tutaj sobie odłożę parę rzeczy. Sprinkler mógłby być... Można by było zrobić. Wiesz co, odłożę sobie do skrzynki i żeby nie tracić czasu, chodźmy od razu do tego rybaka. Tu się naraz... Po te rzeczy, nie? A to nie mamy tego? Zebrałem. Kurczę, nie mamy teleportu jeszcze tam, nie? Kurde. To na konikach jedziemy, czy jak chcesz? Możemy na koniach, no. Czemu mój koń nie ma wstążki na głowie? Czemu ja ją mam na głowie? Co się stało? Tu jest wstążka. Aha, no bo dałeś pewnie wtedy, kiedy kończyliśmy odcinek, nie? Cofnęło. Czekaj, bo kurczę, wytrąciłem się z rytmu. Masz te posiłki oceanu? No. To jeszcze haczyki lepsze. Mam haczyk, jest tutaj gdzieś bobler. O kurde, gdzie je wsadziliśmy właśnie? Ja mam jeden, ale ty miałeś jeszcze swój, ale to nie wiem, czy ja użyłeś. Bo wiesz co, musimy się pospieszyć, bo tylko dzisiaj jest pogoda, która pozwala nam na złowienie tej ryby. I też tutaj od razu mówię widzom, że może to się nie powieść, bo jest to takie... Można powiedzieć, trudne. To z tego co mówiłeś, to jest jedna chyba najtrudniejsza ryba w grze. No, ja też miałem problemy z tą na lato, ale to jest jeszcze inna bajka. Wiesz co, chodź jeszcze do Kenta, bo Kent ma dzisiaj urodziny. Ale tego jajka masz dla mnie? Czy mam. Dobra, to ja jadę. Dobrze, że to bierzesz, bo ja zawsze właśnie tego nie biorę i zapominam. Wiesz co, jajo wzięliśmy dlatego, że on najbardziej lubi... Jest tam w środku, leży. No jajko, aha, okej. Okay. Leży. O, mam scenę z tym samym i tym. Ale to muszę pominąć niestety. No. My tutaj mamy chwili do stracenia, bo niestety to, co lubi najbardziej Kent, to jest, to są potrawy, których jeszcze za bardzo, znaczy moglibyśmy niby zrobić jedną z nich, ale nie mamy fiddle coś tam, fern, paproci takich, no jest mały problem. Ja chciałbym dodać tutaj jeszcze, jeżeli mówimy o tym właśnie Kencie, że to jest taka ciekawa zasadzka, taka pułapka na nowych graczy, no bo nowy gracz nie będzie wiedział naturalnie o tym, że Kent jakiś tutaj istnieje, czy Kent. Myli się, cholera. Ja cię tutaj zmieniłem. Że Kent sobie istnieje w takiej grze, no i jakby nie ma jak się na niego przygotować i dać mu takie rzeczy, które on uwielbia, nie? No, a tutaj też powiem, stary marynarz, można kupić od niego syren i wisior i to jest przedmiot, którym można się oświadczyć. Oswoić. A pan się tutaj nauczył nowego zwrotu, mówisz pan zwróć cały czas. No. Bardzo ładnie. jak się pomylę. Ale on wygląda jak taki Lumpix totalny, nie? Lumpix. Wiesz co, ja od razu idę się oświadczyć, żeby nie było ile się na tę legendarną, dobra? A ja nie mogę kupić jeszcze amulety. Nie możesz? Czemu? A bo mam jeszcze jedno serduszko, mi brakuje, żeby z Lią zrobić. To muszę, wiesz, idź dzisiaj wyspamować, idź. Są bukiety przecież.
No to jedę dopiero. Przy okazji jeszcze, no po prostu pojadę dopiero. Nie będę Dobra. załatwiał tak. Postaraj się z tym, bo jednak trzeba by było to dzisiaj załatwić, bo jak nie, no to. To oświat, mogę się oświadczyć? No możesz, możesz. Dobra, Emily, zostań moją żoną. Żodom. Zadgetsu zaręcza się z Emily. W ogóle muzyka przycichła, znaczy też przycich na chwilę. Wykrzykniki. Tak! Przygotuję wszystko. Ceremonia odbędzie się za 3 dni, okej? Okay? Kurde, za 3 dni, jaka szybka. Aha. Nie pamiętam jak to było, ale to jest też dowód, że żona może być, jak mamy pierwsze ulepszenie domu. Ktoś nie miał. Ktoś w to wątpił, o. Ona nie może być jeszcze tutaj. Pójdę zobaczyć, czy jej w domu nie ma. No, mam nadzieję, że to ogarniesz, bo jak nie, to wydaje mi się, że nawet sobie zresetujemy ten świat, wiesz, i odcinek, bo musielibyśmy. No fajnie by było jednak mieć wszystko, wiesz, że my to robimy wspólnie. Ja to już jeszcze jedno serduszko mi było brakowało właśnie z nią. Mhm. O, jest w domu, dobra, spamuję ją. Jest? Powiedz, czy tam już masz te serduszka? To? Nie wystarczy? Przypadki jej dałem tego, drewno, czaisz? I ona mu chyba coś tam powiedziała, że każdy ma, lubi to, co tam lubi, nie? Najlepsi, dobra, masz. Mam. Proszę bardzo. Każdy lubi, co lubi. Ej, ty masz te posiłki oceanu, musiałeś ze sobą wszystkie, ja nie mam. No tak, zaraz ci dam. Oj. Dobra, w takim razie... Co jest? No nie mam scenę tą z tym piknikiem. Jakim piknikiem? No z Lią. Ej, a ja ci mogę kupić wisior? Nie wiem, zobacz. Ej, to może ja ci go kupię i jutro dasz sobie. No bo ja i tak teraz nie mam co robić, to jaka mission impossible. Aha, i też muszę się przyznać widzom. Nie zdziwcie się, jeśli pomylę Alexa z Samem. Zrobiłem to na serii przynajmniej 7 razy. To też będzie widać tam w odcinku, gdzie rozdawaliśmy prezenty. Cały czas mylę te postacie, cały czas nie wiem, jakby patrzę na Sama, który jest blondynem i sobie myślę, kurde, to musi być Alex. Bo jakoś to imię mi bardziej do niego pasuje. Nie już widział, co się dzieje. Tutaj to mi się martwi, się dzieje tyle Ej, rzeczy, kupiłem ci nie. Sereni wisior, kupiłem Dobrze, ci. Ja tu mam scenę z Lią i ona zrobiła nam piknik. Piknik jest rozłożony na tym, na kamieniach, jakichś kurde kawałkach drzew. To tak się przenika, między sobą mi się niszczy wszystko. Co się tu dzieje? To mieszanka warzyw z moją specjalną mieszaniną przypraw. Mieszaniną przypraw. Ona tu zrobiła piknika z tym, na stoliku takim. Ten stolik się psuje z kamieniami i tak dalej. I propos ślubu, od razu pokażę na kalendarzu. A nie ma na kalendarzu, to od jutra będzie na kalendarzu chyba ślub. Tak mi się wydaje. To będzie ta scena, gdzie będę klepał tego gościa. O kurde, ona się zaczerwieniła i mówi do mnie Moku M i 3 kropki. Moku Chciałem M. ci podziękować za pomoc. O proszę, wstawałem się tam. O Jezu, co się tu dzieje? Całowanie! Całujesz się z nią? Tak! O, no to co my tu mamy? Głos z oddali. Zapraszam moich widzów do Zoku, jak chcę zobaczyć, jak się czy całuje. Czy ten Clay, czy jak mu tam było? Clay? L, czy jak mu to było? Chłopak Kel. Były, tak? O nie, przyłapał nas, jak się całujemy. Co ty tu kurka robisz? Co ty tu kurka robisz? O. Kurde, co to będzie? On chce ją teraz odzyskać. Powinno być tak jak dawniej, tęsknię za tobą, skarbie. O, lol. O. To jakieś romanse. Nie nazywaj mnie tak, fuj. I nie dostałem od ciebie wsparcia. Teraz gdy mi się to udało, chcesz mnie z powrotem? Brzdę się tobą. Poszła sobie 3 kratki w dół. Hej, no i dobrze, odpalantowała gościa. A ja wchodzę między nich! Przywal w mordę! Spróbuj to obgadać. Wale go na łeb, nie? Wale na łeb! Nie będziesz tu chamie tu Lee zabierał. Pyk! Ale dostał bombę! O mój Boże! Lee jak krzyczy. Co się dzieje w tym odcinku? Jakie zwroty akcji w ogóle? No, panie, on leży, już... on nie żyje chyba. Jest jak Stardio, ma tu już sens. Cóż, wyliży się z tego, ale to było dosyć brutalne, Moku. I taki uśmiech jej, ona takie, o cóż, on leży rozwalony na ziemi. Rozwalony, ryjem. A ja dalej trzymam rękę tak do góry, jakbym, no nie wiem co robił. Chodźmy stąd, myślę, że Kel nie będzie już nam więcej zawracał głowy. Co? Przesunąłem się bez animacji tak kratkę w lewo raz. Tym bardziej... Będę musiał sobie zobaczyć panie, swoją perspektywę. Jezus, co tu się dzieje? Tym razem znajdziemy bardziej ustronne miejsce. O. Kurde, powiem ci, że no. Ja wychodzę z jej domu, stary. Co tu się odwaliło? Dobra, masz wisior dla mnie? Mam wisior dla ciebie, ale chyba ta legendarna już nie wyjdzie. O, matko. Wiesz co, chodź, proszę cię, ja ciebie tam przy kopalniach i spróbujemy tyle, ile możemy. Może ją jeszcze pokażemy, chociaż wątpię, bo jest ciężka. Jest też to, że scena się nagle zrobiła, nie?
No, nie spodziewaliśmy się tego, troszkę plany zostały pokrzyżowane, ale jednak ten taki główny, czyli te śluby, wszystko idzie spoko. Więc chociaż tyle. Wow, ale no, powiem ci, że fajna taka, no taka jedna z lepszych scen, jak mi się wydaje, w tej grze. Kopalnia. Wiesz co, ty musisz przyjść, gdzie jesteś? No, w tą kopalni. No to chodź do mnie, przy Robin. Gdzie pan jest? No dobra. Musisz mi dać ten, bo kurczę, szkoda, że wziąłeś ze sobą wszystkie Dish OC. Gdybyś mi dał je wcześniej, to może ja bym spróbował połowić. A tak to nic nie robiłem. Musisz mi jeszcze drugie dać, bo po połowie. No to na razie ów ten, ja ci zaraz dam ten drugi. Dobra. No i ogólnie, z tego co pamiętam, to legendarną rybę na wiosnę łowiło się tutaj. W tym rogu. A pan zachrupał tam. Zachrupał, 10 level, fajnie. I powinno pykać. Mam nadzieję, że się uda. Ja miałem problem z wyłowieniem tej ryby, nawet nie jestem pewien, czy jej nie wyłowiłem, czy osoba, z którą grałem na multiplayer jej nie wyłowiła, bo miała szczęście do niej. Na pewno. Dobra. Zwykła u mnie, niestety pierwsza. Ale jak się powiększył ten wędek, no, z powodu 10 fishing. No maksymalnie, nie? On już tak jest. O, patrzę, że coś na wdrypka. Kto się czubi, ten się lubi. Zobaczymy, może się uda. Ale powiem ci, że emocjonująca scenka, jak... Ciekawy jestem, co by było, jakbym z nim obgadał to, bo jakby nie próbowałem tej opcji, jeszcze zawsze go waliłem na łeb, jak mam być 4. No, a ja ci powiem, że... Zawsze go waliłem na łeb. No w sensie, bo mi się nie podoba, jak gość się naprzykrza kobiecie, wiesz, a ona tego nie chce, no to reaguje jak każdy no mężczyzna zareagował. No taki szczur podchodzi, nie, że... No, się rzuca, a ja ją tu całuję, a gość sobie przychodzi, no, no co właśnie, to ma być? No właśnie, to jest sytuacja nie do... O, jest legendarna. O, elegancko. I gość sobie leżał tam nieprzytomny, ona, a tam, olać go, chodźmy sobie. Dobra, jest dobra Lia, jest naprawdę. Czekaj, czekaj. Proszę, bo... Mów pan. Nie dałem rady. O. Jak będę miał legendarną, albo ty będziesz miał legendarną, to cichutko, okej? Okay? Bo to trzeba skupienia, ile wlezie. Ja cały czas mam zwykłe. Bo ty mi tu oscence, a ja, kurczę, się tutaj miotam. Bo mnie to, wiesz, emocje wzbudziło. No wiem, wiem, wiem. Ale to tylko mówię, tak żebyśmy się dogadali co do tego łowienia, nie? Skrzyneczka, złoto. No nie no, zwykła i to karp pewnie jest. Kurczę, szkoda, że następnego dnia nie leje, chyba że sprawdzać pogodę, bo ja nie. Ale nie z rzeczy, które nam się przydadzą, to kupiłem... Twój sprzęt rybacki jest zniszczony. Musisz nałożyć kupiłem kalendarz. O, super. Więc będzie można z poziomu domku sprawdzać, tego co pamiętam, tak to chyba działało. Właśnie co do kalendarz, to jest jedna z takich podstawowych rzeczy, ale jednak zawsze o tym zapominam i no przyznam się, zapominam o tym i tyle. Mam takie swoje rzeczy co do tej gry, o których, które są dosyć podstawowe, a które mylę albo źle robię. O, mam. To może też wyłowisz kolejny raz. Walczy. Matko. Skupienie, fokus. No ja tutaj cichutko siedzę. Mam! Jest, udało się. Znowu kolejna ryba, legenda. Zielona? Legenda. Złota? O. Zielona, ale to czekaj, fajna. Bo mi zasłania pasek łowienia akurat. A, no to dupa. Ale patrz, wygląda jak zwykle, jak no jak taka zwykła ryba, nie? Jak taki large mouth bass. No, tylko że z większym brzuchem. Nazywa się legenda. To... Wow, ona daje 900 energii! No tak. I 360 życia! I właśnie, tak jak mówiłem na początku, to jest jedyna ryba z legendarnej, którą można łowić w nieskończoność. 40 pojazd. Wiem. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że tu jest napisane: królowa wszystkich ryb. Mówią, że nigdy nie była złapana. No, ta ryba... Właśnie, niby królowa wszystkich ryb, a można ją łapać wielokrotnie. No cóż, no... Trochę bekowe, no wiesz, ale... Trochę bekowe. Ale myślę, że fajne. No ale i dużo znowu, daje to, energii. Patrz, znowu się tobie udało. Ja wiedziałem, że tak będzie, że pierwszą jakąś łatwo mi się uda złowić, a później to tylko ty. No, co ci mogę powiedzieć? No, szczęście nowicjusza, o. Szczęście, ja nowicjusz? No, ja nie jestem. Pan ma większy staż w tym wszystkim, ja jestem słabszym graczem, jeżeli chodzi o łowienie ryb, przynajmniej. Nie, no, wiesz co, łowienie też mi jakoś nigdy wybitnie nie szło. Ale, no, fajnie, że ci się poszczęściło. Ja tutaj, wiesz, o, coś się dzieje? A nie, wydawało mi się, tak się podciemniło. Właśnie fajnie, że udało nam się wyłowić, bo szanse i tak mieliśmy małe, bo czasu mieliśmy mało, więc ja jestem, powiem ci, pod wrażeniem, że ci się udało za pierwszym razem ją wyłowić. Naprawdę super z twojej strony. Powiem tak, nie chcę się jakoś bardzo ujmować czy coś w tym stylu, ale mi się wydaje, że ten sprzęt, ta pułapka dużo daje, wiesz? No ja też miałem, ale jakoś mi się nie udało, nie? No cóż, no nie wiem, mi się udało i tyle. O,
podlewasz manualnie. Do szklarni jeszcze musimy zaglądać. Czosnki! O, czosnki wyrosły. To teraz kto co robi? To ja... Czekaj, poziom jaki masz zbieractwa? Ale to nie jest zbieractwo, to jest... Wiesz co, ze szklarnią poczekajmy jeszcze, żeby się wszystkie borówki zrobiły. Dobra. Akurat Zoku, no ja nie wiem jak ci to powiedzieć, ale poziom rolnictwa już dawno zdobyliśmy, 10. I to już nie ma znaczenia kto zbiera, znaczenie ma kto sprzedaje i ty musisz sprzedawać. A ja muszę iść do zwierząt, nie? Na przykład. Znaczy, nie pamiętam, czy masz już maksymalny poziom tego, szczerze mówiąc. No już dawno. Dobra. Czosneczki ładnie, ale nie wiedziałem, że czosnek ma taką długą tą... Wiesz co, cholipka, ja ci do cholipka, ja ci do białej skrzynki wrzucę te rzeczy, ty je sprzedasz, bo no ja lepiej, żebym tego nie robił. Borówki ze szklarni na razie zostaw właśnie w tym celu. O, wyszły sobie zwierzątka już wszystkie. Gdzie pan dał te czosnki? Do białej, białej. No to niedobrze. Dobra. Tak jak mówię, poczekajmy jeszcze tam jeden dzień czy dwa dni, aż wszystkie te borówki wyrosną i sprzedamy wówczas, gdy wszystkie się będą robiły, tak żeby nie łazić tam codziennie, a łazić co te czy tam 4 dni. O, jest królicia łapka! Królicia łapka wiesz do czego? No tak, wiem. No. Mówiliśmy już o tym w sumie chyba. No. Do bandla jest. Jeszcze jak parę osób lubi. No właśnie jest taka szczęśliwa, Lia chyba nie lubi, bo nie lubi krzywdzić zwierząt pewnie albo coś. No ona jest taka naturalna bardzo. Ja pojadę na koniec, sprzedam upiera te rzeczy, wiesz? Dobra. Wypadałoby coś tu posadzić w sumie, masz jakiś plan? Wiesz co, możemy sadzić... wiesz co, zostaw trochę czosnku. Dobra, to zostawię zwykłych trochę. Mam 15 zwykłych. Zostaw tak z 20. 15 zwykłych, 47 tych. Zostaw 20 czosnku, bo na pewno jest do potraw. I też nie możemy aż tyle sprzedawać, bo już kasy aż tak bardzo nie potrzebujemy w porównaniu do właśnie potraw, które będziemy robili odcinek z gotowania, nie? No to... No dobra. A czekaj, bo ty musisz się jeszcze Lii oświadczyć, to może pójdziesz jeszcze po wisior do mnie, a ja kupię te zbiory albo coś takiego. To ty kupię, tylko sprzedam i idę do ciebie. Dobra. Spotkamy się upiera po prostu. To wiesz co, to w niebieskiej, znaczy w białej skrzynce masz ten wisior. Dobra. Się będziesz mógł oświadczyć, ja tam idę jeszcze po sery. Rybki też sprzedam, bo po co mi? Chyba, że ryby do tego, też do... kurczę. Bo to wszystko może być do gotowania, tak samo kraby. No dlatego te ryby zostawiałem, nie? Chciałem je sprzedawać, ale tam sobie można coś z nimi zrobić. Lewis niedługo ma urodziny, wiesz? 7. Mhm. A gaz to do mnie samogłowa. Za 900 zł nie opłacam się kompletnie. Dobra, gdzie jesteś, kolego? Jestem na farmie. Dobra, to ja idę na tą farmę. I dam ci... Co ci dam? Te czosnki. W sumie czosnki mogę schować do skrzyni. No tu kawcie sobie popiję. Też chciałem włożyć. Dzień dobry, jajka. Mały cięcius tutaj. I też Zoku idzie się oświadczyć. A ja też tak dodam dla widzów, że jeśli chodzi o żony, to ja mogę niestety nie mieć tak zwanego doświadczenia. W ogóle odłożyłem sobie mleka. Jak to nie możesz mieć? Aha, dobra, wiem do czego pijesz, mów. No ale to powiem widzom, po prostu grałem na multiplayer i na multiplayer jest również opcja, że można być ze sobą powiedzmy z drugim graczem, tak, tylko oświadczyny wyglądają troszkę inaczej. Właśnie, ja nie wiem, może powiedzieć. I no to trzeba mieć Prismatic Sharda i coś z tym Prismatic... Aha, z Prismatic Sharda się robi taki pierścień i obrączkę i on się kupuje u cyganki. Właśnie, żeby ją zdobyć, to trzeba do cyganki i... No i wtedy się właśnie za pomocą tego trzeba oświadczyć, no i tyle. No, taka ciekawostka i ja nie wiem kompletnie co robi żona, znaczy spodziewam się, że ona coś tam będzie, Czekaj, panie. Kolego, mów no panie. Właśnie już tu kliknąłem. Tak, napisała, powiedziała, dwa wykrzykniki. Napisała ci. Trzy kropki. Przygotuję wszystko, ceremonia odbędzie się za 3 dni, okej? Okay? I piękny uśmiech. Ona przygotuje wszystko. Jak teraz z nią rozmawiam, to jest taka zaczerwieniona cały czas. Jestem trochę nerwowa, ale szczęśliwa. O. I buzi mi da, lol. Ale fajnie. Kozacko. I nagle się muzyka wyłączyła, wiesz, taki klimat się zrobił, masakra. Mm-hmm. Cudowne to jest, dobra. I jeszcze jak sobie przyszedłem, to ona do mnie... Przyjdź do mnie na pogawędkę. Dobra, jest już po kłopocie, możesz kończyć rozmowę tam. Jak kwiatuszki też jakieś zasadzę, nie wiem. Niby ci nie przyda, ale tego tak też nie sadziliśmy. No, znaczy na pewno do czegoś się przyda. Fasoli też nie mamy. Fasola może się przydać do upraw niektórych. Beansów nie mamy, mówisz? Właśnie nie, wezmę tak z 15 albo 20, może znajdzie się miejsce na uprawę tego. Dobra.
Ja tu wsadzę swoje złoto do skrzyneczki. A tak to dobra. Może ziemniaka zasadzę dużo. Jeszcze więcej, co ty na to? Ziemniory? No, ziemniory. No, mi się wydaje, że ziemniory opłacalne jak najbardziej. Wydaje mi się, że moglibyśmy zrobić skrzynię taką jedną osobną na ryby legendarne, wiesz? Bo ta skrzynia na te ryby zwykłe jakby jest, ale ona jest zawalona wszystkim i nie ma miejsca na te legendarne ryby, bo nie mogę ich schować. Dobra. Co pan na to? No, możemy tak zrobić. Ja też, kurczę, nie wziąłem chyba konia. A chcesz do cyganki. Co do ceremonii ślubu, to czekaj, żebym dobrze wiedział. 7 ja mam w niedzielę, tak? A ty masz 8. Dobrze patrz, tak, dobrze no myślę? Tak, bo dzień po dniu. Znaczy, no tak, dzień po dniu, ale czy to na pewno jest 7? Bo mówiła, że za 3 dni. A, no to takie za 3 dni. Jeszcze no to... drugi, no trzeci dzień to jest 7. Jakby tak na to patrzeć. Wczoraj robiłeś, no to 7. No to ja mam 8, tak. No dobra, to żeby wiedzieć. Aha, i chciałem powiedzieć, że no właśnie nie mam doświadczenia z żonami. Wiem, że one coś tam podlewają, sobie chodzą tak, ryjami. Tak. Ja mogę powiedzieć, jak pan nie wie. O, no dobra, no to... No generalnie jest tak, że budzisz się codziennie, jest szansa na to, że ona ci zrobi kawę z rana, albo jakąś jajecznicę, czy inny obiadek, nie? No i oczywiście też jeszcze może nam właśnie podawać grządki, co jest głupią opcją, bo jakby mamy automatyczne Czekaj, grządki. Mogę też powiedzieć coś? Jestem u cyganki i właśnie tu jest przepis na obrączkę i to służy do tego, żeby się na multiplayer oświadczyć, tak? Żebyście ludzie widzieli, no tu do pokazania mogę od razu. No proszę tam zajrzeć do Mangetsa, jak to wygląda. A ja bym chciał powiedzieć, gdzie ty dałeś tę rybę taką legendarną, jedną, tą pierwszą, co złapałeś? Do złotych, było w złotych, zawsze było w złotych, umówiliśmy się, że w złotych będą. Wcześniej. Ty później dałeś te lodową, jest. Nie wiem nawet gdzie, chyba do zwykłych dałeś. No to... No dobra, to niech będzie jak jest. Ale ci powiem, uwielbiam muzykę z Secret Woods. No ona jest taka właśnie tajemnicza, nie? Taka, no odpowiadająca klimatowi, nie? Tak no, bardzo fajne jest. Właśnie teraz Heartwooda, chodzę po Heartwooda wciąż, bo Heartwood jest nam potrzebny. I super sprawa. No pan poszedł z tymi nasionkami, a mogliśmy w sumie je posadzić już, albo ja mogłem je posadzić. Jakie nasionka? Jakimi nasionkami? No, nie kupił pan jeszcze nasionek? Jaki nasionek? No na farmę. Nie rozumiem, co ty do mnie mówisz. No, kupiłeś kropsy jakieś? Tak, kupiłem. No to czemu nie przyszedłeś na farmę z nim? No bo byłem jeszcze u cyganki, już idę. Chciałem Hardwooda zebrać, jak już byłem u cyganki. No tak, nie? No ale mogłeś mi dać, ja bym już posadził. Aha. Ale tak nie mam co robić. No bo tam mówiłeś, u Lee byłeś, to myślałem, że jeszcze masz coś do roboty. No, mogłeś na przykład kalafior ze skrzynki zabrać i sadzić. A no, a to już maszynki jak już, tak się obrzucamy, co kto mógł zrobić. A tutaj kurde riposta poleciała, dobrze. Tak jest. Takie. Ale też wsadzę jeszcze śmieci do tych maszynek. Można chyba sprinklery dorobić, bo 2 srebrne sztaby mi się pojawiły. I tak, jeszcze to do widzów powiem, że będziemy prawdopodobnie troszkę pomijali tutaj dni, więc może ten przyszły dzień będzie pominięty dopiero tego 7 na ślub zaczniemy. Ze względów takich, że właśnie musimy też na przykład srebro zbierać na sprinklery i tak dalej, nie? Może dać pan trochę, to ja pomogę. Dobra, to wiesz co, to ja ci dam... A był pan u zwierząt? Bo ja jeszcze zapytam. Byłem. No dobrze. O Jezus Maria. To czekaj. No. Co pan? Co ode mnie? Może na początku? Co rośnie najszybciej? Ten ziemniak chyba jednak. Ziemniak rośnie 6 dni. To wiesz co, najpierw kale zasadzę, bo też kupiłem w razie czego. A co pytanie co do fasoli? Czy mogę ją tu tak po boku zasadzić? Czy będziemy mogli ją zebrać? Żeby nie zrobiło fejla, bo... Ona ma na patykach rośnie, no nie wiem, mogli ale podejść. tutaj będziemy mogli podejść, tylko dziwnie się będzie zbierać. W ten sposób. Jak tak dasz, to tak, damy radę ją zebrać. Ale patyczki pan sadzi ładne. Dobra, no żeby tej fasoli też trochę było. Tylko przejście się tam... wydaje, że starczy. I tak tam nie ma przejścia z drugiej strony, więc nam to nie będzie chyba przeszkadzało. Ewentualnie możemy zniszczyć zawsze płotki i podejść z drugiej strony. No można. Dobra, to co? To sadź pana? Kale tu sadzę. Wiesz mogę co? Już od dołu? Ziemniaki? Ja tak dużo tych upraw... Możesz. Ja tak dużo tutaj tego wszystkiego kupiłem, a jakby bez sensu, bo i tak tego wszystkiego nie zasadzimy. Ziemniaki, tak? No, się sadzę kartofle, no. No to ja też co mam... Co to jest? To jest jazz. You like jazz? You like jazz? No, jam. To zróbmy tak, że jeszcze zasadzimy tam na tych nowych sprinklerach i tutaj na przykład jest puste pole, to też sobie ziemniaka zasadzę. Masz tego? Nawóz? Może? Nie. Ale skrzyni. Ojeju. Wiesz co, to umówmy się, że ty się nawozem zajmiesz, ja spróbuję sprinklery zrobić jeszcze. No właśnie problem polega na tym, że my cały sap ostatnio wykorzystaliśmy. Były 34 chyba tam nawozu gdzieś, bo w tej mi się wydaje. Mam, widzę. Tu jest jeden. Znowu się popsułeś.
Dobra, no to już nie jest... Ej, drugi Rersit kupiłem tak swoją drogą u cyganki, a... No, elegancko. Niby elegancko, ale nawet pierwszego nie zasadziłeś. No, ale nie miałem gdzie, już nie mówiłem też. No. Ale te można zrobić, recepturę dostaliśmy na to, ktoś nam pisał. Tak samo ktoś pisał odnośnie artefaktów, że jeśli nie mamy oddanego do muzeum, to będzie napisane na artefakcie, że mam na to zwracać uwagę. Dzięki wielkie za to, że piszecie. Właśnie, co z tymi sprinklerami, o których mówiłeś? Robię. Możemy zrobić robię. Jakoś? Dobra, to ja idę tam posadzić w takim razie. Szybciutko, 46 ziemniaków, kartofli. Ale czekaj, czekaj, bo ty tam zaszalejesz, ale tu 3 sprinklery zrobię, 2. No spoko, to akurat potrzebne są 3. 2 zrobię. No to zrobię tutaj dziurę. Pach, pach. Pak, 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 pak. Zasadzimy tu ziarenkiem. Pan tutaj ładnie zaraz do sprinklera. Dam, dam. No i wkrótce też będziemy pewnie do Skull Cavern szli, ale wydaje mi się, że notkami... Trzeba poza odcinkiem. No zobaczymy, zastanowimy się, bo to moim zdaniem jest zawsze śmiesznie, ciekawie i... Jak się wwalamy? No, dokładnie tak. Weź pan rzuć wędką, bo pan mnie przeraża naprawdę. No, od razu lepiej. Od razu lepiej. Nie, mnie to zawsze bawi. Ej, czekaj, borówy miały być w ten dzień zbierane, czy... Nie, następny. Następny. Bo chciał pan, żeby wszystkie razem wyrosły. Tak jest. A czy gdzieś jeszcze zostały dziury tutaj przy sprinklerach? No tak patrzę właśnie, bo tu było coś wydziubane, ale nie mogę niczego dostrzec teraz. Jedną zalepiłem dziurę, bo tutaj właśnie... Weź mi tutaj nawozem jeszcze, dwa nawozu. Lecę. Tutaj sobie postawię jeszcze dwa ziemniaki, niech sobie rosną, bo wyrosną. Dobra. Tutaj te wszystkie. A tu są nawozy, to ja może też dam, co tutaj? Bo to jest tylko machnięcie jedne. Ale to nie ma sprinklerów, więc nie będzie mi się chciało tego poddawać. Ja będę to robił w takim razie. Dobra. Ja się deklaruję, ja to zrobię. I czy coś jeszcze na farmie, o czymś zapomniałem? Właśnie cały czas mam takie uczucie, że o czymś zapomniałem. Nie wiem, co jest, ale znowu się zepsułeś. Bo konewka pewnie psuje. Tak, to jest zdecydowanie. A, miałem mleka dać ci do tego. A, do maszynek, ja też to miałem zrobić w sumie. A bejty jeszcze byśmy mogli wsadzić do tego, wiesz? Zrobiłem. Do kropotów, tak? Mhm. Dobra, super. Zrobiłem. Może sprzedamy trochę tych jajek i... Znaczy, może nie jajek, ale tych przetworów, jak majonezy i tak dalej do... Ja cały czas sprzedaję. Pieniądze. Tak? To może sprzedajemy. Możesz sprzedać. Ja sprzedaję cały czas, nie? Jak coś zdobywam, to od razu leci do... A kozie mleko zostawiamy sobie? Czy też? Ja bym też sprzedał. Ej, właśnie, królicza łapka. Chyba o tym chciałem wspomnieć. To jest potrzebne do bundla. Widzicie tutaj, jeszcze granat jest potrzebny. Ej, do drzewek. Czy drzewka wyrosły już, czy jeszcze nie? W tej szklarni. Oj, ty byłeś ostatnio. No byłem i... To ja no chyba nie wyrosły. To też z musimy wiedzieć. Z okiem. Powiem ci tak... No są duże, ale to jeszcze nie to. To jeszcze nie jest to. To jeszcze nie to, to musi porosnąć jeszcze trochę. Niestety. Szkoda, że tak długo rosną, co mam powiedzieć. Smutno. Na koniec ci zabrałem przez przypadek, sorry. Glony. Dobra, idziemy chyba spać, co? No, pójdziemy spać, tylko mam dużo tych upraw jeszcze, znaczy upraw, rzeczy do zasadzenia, kurczę. No ja 25 zaszalałem trochę z tym, ale przynajmniej nie będziemy musieli się cofać co chwilę do, żeby kupować, nie? Mhm. Zawsze to w skrzynce może leżeć i jeść nie woła, jak ja to lubię mówić. Dobra. To jeszcze tę króliczą łapkę oddamy do bundla. To proszę się tutaj nie przejmować. Wiem co miałem jeszcze zrobić. Miałem pozamykać chyba, bo trzeba chyba zwierzętom jeszcze zamykać te. Drzwiczki, no. No, ja tego nie robię ostatnio. Wyłażą mi na sam początek dnia. Dobra, to chodź, pan uważaj, bo jest już 10 po, nie chcę, żeby pan się tam skrzywdził. Kalendarz jeszcze postawię. O, to ja zobaczę. O, mnie się przekrzywiłeś mordą. Znowu podlewałem, wiesz? No, to jest konewki wina. Dobra, a kalendarz mogę, nie wiem, tutaj od razu, czy gdzieś bliżej? Tu sobie daj, o, elegancko. O, kalendarz. Super, ja też sobie muszę kupić, kurde, wiesz? No, kup sobie. Dobra, idziemy spać. No, i wydaje mi się, że dosyć fajny ten 50... O, no. Zbieractwo dostałem, ten, kolejny. Nice. Totem deszczu, możemy sobie deszcz wywoływać na zawołanie. Jak już nie super. Potrzebujemy, bo się, wiesz, śluby, wszystko załatwione. No, niby tak, ale wiesz, batery paki. Baterii paki. Będziemy chyba robić, bo chyba burza... Znaczy nie wiem, czy to wywołuje deszcz, czy również taki deszcz z burzą, nie? Bo jak jest deszcz, no to jest szansa większa, że będzie burza, chyba mi się wydaje. Nie wiem, bo nie wiem tego, ale też na logikę to biorę, wiesz co? No, no. Mordo? Mi się wydaje, że to może być różnie, że to burza jakby nie zależy od tego, że... Znaczy, że jedno nie idzie z drugim w parze, o. No, nigdy nie wiadomo. O, znaczy, nie ma znaczy że może iść w parze, ale nie zawsze idzie. Nie! A, wzruszyłeś! Ty dał, nie! Bo co mi pan tu mówi? My. Jak ładnie tak, na odcinku. Musiałem cię jakoś wyzwać, żebyś poczuł się obrażony.
Mieliśmy kończyć, a pan idzie jeszcze tutaj niepotrzebnie. No bo chciałem zobaczyć szklarnię. Trzeba jeszcze jeden dzień poczekać, aż tu wyrośnie, widzisz? Mhm, i zbierzemy sobie całą po połowie i będzie git. Znaczy możesz całe zbierać, bo ja tak zwierzętami się zajmuję, nie? Dobrze, 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 dobrze. No to co? Wydaje mi się, że chyba kończymy odcineczek. Ze względu na to, że ja się witam, to ja się żegnam. Także komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek. Żółty magiczny guziczek. Mam nadzieję, że się podobało. Mangetsu też miał nadzieję, że się podobało. Tak, miałem nadzieję, że się podobało. O, królicza łapka. No i co? No i dziękuję. Do następnego odcinku. Pa, pa. Pa, pa.